nie będziemy chodzić głęboko, bo o tym mówimy prawie codziennie, co nam się nie podoba w tej rzeczywistości. No ale taki wątek akurat dotyczący wojska, bo żeby nie było niedomówień, to, co było wartościowe w Wojsku Polskim, nawet w tak zwanej Polsce Ludowej, czyli ci żołnierze, oficerowie, ci, którzy potrafili strzelać z czołgów, tak, obsługiwać samoloty, najnowocześniejsze na tamten czas technologie, no to dla nich w nowej armii w Polsce zabrakło miejsca. Sam znam takich poszli ludzi. Poszli na emeryturę. Tak, zaraz. I teraz są jeszcze wyrzucono ich, zdrowymi, żwawymi emerytami, którzy mogliby się przydać ojczyźnie w nowych realiach. A kto został? WSI, psioki, WSI, agentura sowiecka, w lizi dupy jakieś tam, co każdemu się podlizują na całym świecie. Aferzyści i złodzieje. To oni zostali, a powiem ci odwrotnie. I dlatego też, żeby nie było niedomówień, zwracam honorom tym, którzy mimo tych wielu paskudnych epizodów, tak jak stan wojenny i tak dalej, no wprawdzie musieli wykonywać rozkazy, ale to budziło w nich wielki wstręt i przeżywali dramaty osobiste. Znam takich ludzi i oni w tej Polsce powinni nowej zostać swoim doświadczeniem, z patriotyzmem, z fachowością, a nie te śmiecie wsiockie, które rezydowały w kancelariach Kwaśniewskiego, Wałęsy i Komorowskiego.